Cześć. Poradnik, jak dotrzeć od zera do płacy. Wracamy z tą misją. I wtedy osiągniemy trzeci poziom upiera. I w tych zadaniach pobocznych. Powiem szczerze, że tutaj jakoś tak nie spędzamy czasu stricte na te zadania. Ani z linii głównej, ani pobocznej. Jakoś tak po prostu ten czas mija. Bardzo miło, nawet jeśli robimy rzeczy poboczne, więc... Czy ja mogę się tu do czegoś przypierdolić? No ale tak lubię. Muszę dopiero? Pewnie po awans. Pewnie po awans i dlatego. Nie dodałem sobie dwóch punktów umiejętności, które miałem już od dawna. Jeśli chodzi o umiejętności związane z wilkiem. Droga niedźwiedzia, niech będzie. Tu dopiero trzeba. Pierre, don't forget! It's your turn to feed. Magnifique! If you want to do more, I'll be here. Poś mnie sławy 1.30. It will not leave, and it takes up space. Does not help that Dero and Enna find amusement in how attached it is to me. Your little band of rebels. Funny. But truthfully, they grow stronger with each victory, as does their confidence. They are bolstered by our victories, and it's easier to convince new recruits to join. Soon this hideout will not hold them all. What do you want to do? Time we... Nowe umiejętności. Wiedziałem, że to tak się nie skończy. Nazwijmy odcinek Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Naprawdę? Myślałem, że to będzie dalej, naprawdę. Właśnie na taką podróż liczyłem. Udało mi się tutaj wreszcie. I w taki sposób zaczął robić te zadania, aby
troszeczkę zwiedzać tego świata. Zobaczymy, ile teraz zadań będziemy musieli zrobić. Podobają mi się te zadania generalnie. To mnie denerwuje, że wolniej poruszamy się teraz. Ja chciałem szybciej akurat się poruszać. No. Damy się tu, a potem od razu na tą wieżę. Jeden 30 poziom, niesłaby. Byłem już tam. Chwilą. Możemy tego nie robić. Wręcz nie chcę jeszcze raz chodzić do tego samego miejsca. Czego ja tu nie byłem wcześniej? Ile minut mamy? 9 dopiero. To nie ten kurcz.
zrobimy ten najazd i myślę, że na ten odcinek będzie wystarczająco. A spójrzmy na nasz notesik, ile już jesteśmy w tym. Siódmy odcinek mamy we Francji, także uważam, że jest git. Bo oczywiście ja w tym DLC pokładam troszkę większe nadzieje jak poprzednim i jak na razie w żadnym razie fabularnie, ani jeśli chodzi o rozgrywkę, nie rozczarowałem się w żadnym stopniu. W żadnym. Czemu tak wolno jedzie? Czemu? Ja tego nie lubię. Nie wierzę. Pierdolę. Nie trafiłem żadną strzałą na pięć. Can't do this alone. Czy naprawdę tych zasobów potrzebuję? Uważam, że nie.
No złoty płomień. Poczekajcie. No i fajnie. Ile bogactwa zdobyłem. Tu też będzie najazd. No to jednak trochę bogactwa i trochę takiego zatuszenia się tworzy. Sztuczne przedłużanie. Zostało. Nawet wiem, gdzie już. Au. Muszę ich zabić. Zobaczmy tylko, co tutaj będzie. Dobra. I na tym koniec. Cześć.